Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Osfront z kampanii radzieckiej. I tak, od razu na samym początku sprzedajemy sobie tutaj wóz niemiecki, ponieważ jest nam niepotrzebny. Oraz dzisiaj będziemy się bronili na mapie Fabryka Barykady. Pierwsza obrona z tej serii. Proszę bardzo. Ryzyko na podwójnym poziomie, także zobaczymy, może będzie coś ciężej trochę niż w poprzednim odcinku. I przypominam, że gramy tylko piechotą i wsparciem, także będzie ciekawie, nie gramy w ogóle czołgami. I tak, wykorzystamy sobie od razu punkty wsparcia. Weźmiemy sobie, znaczy punkty wsparcia, badań, już się rozpędziłem. To sobie weźmiemy na pewno małą obronę. Weźmiemy sobie też inżynierów, ponieważ oni są bardzo przydatni. Oraz weźmiemy sobie deszkę na stojaku. I moździerz, to taka podstawa. Ostatnio nam odblokowaliśmy też to działo, weźmiemy je, bo kto wie, co tam Niemcy przygotowali dzisiaj. Przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu możecie wspomóc mój mały kanał. I tak, weźmiemy sobie, uzupełnimy te jednostki. Trochę tam zostało. Tutaj tą deszkę też sobie zostawimy, oddział tutaj pyk. No potrzebujemy, nie ukrywam, odblokować kolejne miejsce na jednostki, kolejny etap wezwań, to na pewno. Następne punkty na to wykorzystamy. Moździerz sobie dorzucimy. Na pewno też to działo, gdzie je mamy tutaj. Bo punktów mamy naprawdę dużo. Gdzie mamy tych inżynierów? Są, dobra. To na pewno też. Całkiem spoczko. Mam nadzieję, że od razu nas samolotami nie zasypią. Kto tam wie, może taką deszkę byśmy wzięli, bo za bardzo nic tutaj nie mam przeciwlotniczego. Kurczę, ciężko, ciężko. Nawet takiego gazika to by było dobre. No ale cóż, musimy jakoś przeczekać to. Mam nadzieję, że nas od razu nie zbombardują. W razie co mówię, będę bronił się deszką. Weźmiemy sobie tą na tym tutaj stojaku. No i myślę, że kurczę, to powinno nam starczyć. Mamy tych oddziałów. Ostatnio nam to mieliśmy aż za dużo. Dlatego mam nadzieję, że teraz też to wystarczy. Inżynierami sobie zbudujemy worki z piaskiem i nie powinno być jakichś większych problemów. Także co? Jedziemy z tym koksem. No dobra. Zobaczmy, jak tam wygląda mapka. Jest to fajna mapa, ponieważ ma tutaj obszary takie przemysłowe, więc myślę, że spokojnie tutaj schronimy ludzi. Okej. No i gdzie mamy? A, tutaj jesteśmy w tej środkowej części. O, to myślę, że na spokojnie. I tutaj, okej. No, znam tutaj to miejsce. Nie powinno być większych problemów. Raporty wywiadu potwierdzają, że wróg wkrótce nadejdzie z obszarów wskazanych na mapie. Natychmiast przygotuj się na jego atak. O kurde, no proszę, czyli coś tu jednak zmienili od tej ostatniej aktualizacji, no proszę. Chciałem też wam podziękować bardzo za komentarze, naprawdę jestem wdzięczny. Bardzo miło mi się czyta, chętnie wam zawsze odpowiem. Jak macie też jakieś pytanka do gierki, to śmiało pytajcie, zachęcam też do innych serii. Ponieważ grałem prawie wszystkimi nacjami tutaj na modach, zarówno na Valor modzie, oprócz tego chyba Francji, z tego co pamiętam. Dobra, bierzemy tutaj. Bierzemy. No i oczywiście też chciałem podziękować za lajki, ponieważ gdzieś tam to też zawsze wspierają te moje filmy. Więcej osób się do nich dowiaduje dzięki temu. Weźmiemy sobie od razu też armatę. Zastanawiam się, kurczę, gdzie by było dobrze się bronić. Czy aby tutaj, czy może tu? Kurczę. A spróbujmy może tutaj na razie, bo zrobiłem tak, że porozrzucałem tych żołnierzy. Weźmy i tutaj na razie te deszki. Bo tutaj będzie im ciężej, wydaje mi się, to zdobyć. Jakoś na razie coś takiego zrobimy. O, amunicja też by się przydała, moździerz gdzieś tutaj. Zaraz też go weźmiemy. Inżynierzy niech tutaj już budują okopy i tak dalej. Moździerz tak samo. Okej. Dobra. Dobra, lecimy.
Jestem naprawdę też pod wrażeniem, ponieważ zbliżamy się coraz bardziej do 1000 subskrybentów, co jest dla mnie naprawdę takim kamieniem milowym, który zawsze gdzieś tam chciałem zdobyć. Naprawdę też mega się tym jaram. Weźmiemy sobie jeszcze właśnie tych tutaj ludzi, bo jest ten oddział tego batalionu karnego trochę za duży. Bo nasz ma 16 ludzi i mi się to nie mieści normalnie w tym. Muszę sobie też w ogóle pozaznaczać zaraz tutaj medyków, bo troszeczkę to zrobiłem zbyt chaotycznie na początku. Weźmy tutaj też ludzi i poprzenośmy ich. Jeszcze mamy na spokojnie sporo czasu. Nawet jak to zdobędą, to ja myślę, że się obronimy tutaj. Weźmy ich. Wyniosę ich zawsze. W razie co, jakoś tu się zblokujemy. Dobra, bierzemy i robimy sobie na razie może tutaj jeden okop. Ciebie ziomek pożyczę tutaj. Rób też worki z piaskiem, coś takiego. Tu jest ten... Kurczę, co to... Co z ropą pewnie coś tutaj szło. Nie wodociąg, tylko zapomniałem, rociąg po prostu. Dobra. Co my... A, właśnie, jeszcze zapomniałem też. Robiłem sam o tym poradnik z Call to Arms. Musimy robić małe okopy, ponieważ to na początku szczególnie jest mega przydatne. Weźmiemy sobie też, zrobimy punkt zbiórki taki tutaj, żeby w razie co ludzie mogli wziąć sobie jakieś tam apteczki i tak dalej. Bardzo lubię też te worki z piaskiem, ponieważ ten żołnierz kuca i jest o wiele trudniej go trafić. Musimy tutaj też więcej porobić tych worków z piaskiem, bo jak nam raz tu trafią, to mi zginie zaraz z 6 do 10 nawet żołnierzy. Was tutaj weźmiemy sobie z tym. No i mamy jeszcze armatkę. Właśnie, armatkę to sobie gdzieś tutaj wezmę. Dobra, ziomek. Buduj tutaj kolejne worki z piaskiem. Wy, panowie, możecie prawym sobie przytrzymać i od razu bardziej rozszerzą się. To też jest mega przydatne. Tutaj w sumie też niech ziomki przyjdą. Tutaj... Aha, dobra, patrzą, co tu się dzieje. Nasz komisarz to niech w sumie będzie... Tutaj może. Zaraz zobaczymy. Albo tu niech będzie, ok. Oficer polityczny nie ma. Niestety. Tego, co bym chciał, czyli lornetki. Dobra, tu sobie tak damy. Dobra, mam nadzieję też, że nie trafią mi tutaj w ten oddział, bo już też takie cuda się zdarzały. Wy, panowie... Dobra, niech on to wybuduje. Tu inżynier niech też zrobi może worki z piaskiem za tym. Nie no, mamy tego wsparcia naprawdę dużo. Tutaj dobrze by było ustawić też to, żebyśmy mogli na spokojnie strzelać. Z 5 żołnierzy chętnie bym dał też tu. Nie wiem, co tutaj jest. Okej. Weźmy ich. Kurczę, ciężko mi tu ich porozstawiać. Albo o, do okopu najlepiej. Do okopu. Weźmiemy sobie tutaj też ludzi. Tą deszkę, kurczę, gdzie byśmy mogli ustawić? Gdzieś tutaj troszkę wyżej bym ich dał. Albo na razie niech będzie... No zobaczymy od sytuacji. Może tutaj na razie? Tego inżyniera jeszcze można było wykorzystać. Barierę przeciwczołgową. A czemu by nie? Niech mi tutaj nie wjeżdżają. W sumie jakbyśmy się poblokowali w każdym odcinku tymi barierami przeciwczołgowymi, to powiem wam, że naprawdę by mieli ciężko, bo nie tak łatwo jest to objechać. Szczególnie, znaczy nie wiem, czy oni mogą to zniszczyć tak sobie po prostu. Tu weźmiemy tak. By musieli chyba mieć dynamit. Dobra, weźcie się też, porozstawiajcie. Okej.
Точно? Слушаю. Wy możecie też w ten sposób. Nie, niech tu patrzą. Myślę, że powinniśmy się obronić. Najgorzej tylko, mówię, z samolotem, bo nie mamy żadnej ochrony na to. Mogę teoretycznie ludźmi uciec szybko, ale nie do końca to jest skuteczne. Dobra, tutaj niech sobie ludzie też na razie patrzą. No ładnie, ładnie. Weźmiemy sobie, zrobimy foteczkę. Okej. Dobra, no i mamy. Pierwsza strzałeczka. I zobaczymy, jak to tu pójdzie. Czyli co, mamy dwie... O kurde, to widzę, że tu grubo. I co, rozwalą mi to? Nie. Okej. Tego się nie spodziewałem, że aż tak mi tutaj przyjadą. No i co, coś już jedzie. Co to jest? SDKZ-221. No będą próbowali coś mi tutaj zrobić. Ale na razie to my tym możemy zdziałać coś. Od razu ładujemy im w to. Dawajcie. Dawać, dawać, kurde. O matko. Oj, sorry, kurde. Dawać, 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 kurde, po tyłku im to ostrzeliwać. Dobra, mamy to. O kurde, z czegoś tam nawalają. Nie, ta deszka jest mega mocna. Już mi niestety paru zginęło. Dymy na samym początku. No i się skupili nawet na tym, co tutaj bym chciał z jednej strony, ponieważ mamy tutaj największe siły. Kurde, tu przymiażdżyło kogoś nawet. Panowie, trzymać się. Dobra, od razu tutaj też, dawać, dawać. Ładnie. No bardziej powiem wam, że będzie atmosfera obrona tą piechotą. To jest o wiele trudniejsza. Więcej się będzie działo. Dobra, wy tutaj od razu, panowie, żebyście mogli... Kurczę, ale my nie uzupełnimy tego, bo oni potrzebują niemieckiej amunicji, a my mamy radziecką. O tym zapomniałem, no ale cóż. Dobrze mi tego nie zniszczyli. No na razie easy. Naprawdę nie zaskoczyli nas niczym. W razie co, mówię sobie, możemy jeszcze zagrać następną jakąś kampanię, jak będę grał samą piechotą, żeby... O, coś leci jednak, moździerz. Żeby zagrać na wyższym poziomie trudności. Ale mówię, rozkręci się rozgrywka gdzieś tam około 4-5 odcinka, tak myślę. Też będę to dozował naszą tutaj piechotą, żeby nie było za łatwo. Dobra, podejdziemy sobie jednym tu żołnierzem. Fajnie, bo mogę nim normalnie sobie sterować. Weźmiemy sobie i podejdziemy i rozwalimy tego moździerza, bo nie podoba mi się to. Jak nas tam trafi, to będzie lipa. Byleby nas tylko teraz nie trafił. A najlepiej to by było granata mu rzucić, bo oni nie przesuną go tak szybko, abyśmy uszkodzili go od razu. No coś tam cisną nas tymi pojazdami. Może jakaś pancer jakieś 38 T będzie, czy coś takiego. No, gdzie oni mają to? O kurde. O kurde, ładnie tu trafili. Musimy szybko się uleczyć. Co prawda na środku drogi, ale... Dobra, gdzie oni to mają? Dawaj, dawaj, żołnierzu. Kurczę, najgorsze to, że on tak wolno biega, że szkoda gadać. Dobra, mamy to, zlikwidowaliśmy. I rzucamy granacika, dobra. Powinniśmy to rozwalić. O, i teraz pojawia się taki ala minutnik, nie wiem jak to nazwać, zegareczek. Możemy jeszcze tak rozwalić go. Powinien mieć przynajmniej taką możliwość. O, rozpoczęto samodestrukcję.
Tylko biegnij, biegnij się, skryj. O cholerka, tu mają, widzę, też niezły. A tu co mają? Mają pancerjedyneczkę. No, powiem wam, będę próbował się z nimi tutaj zabawić. Jeśli tylko będę miał możliwości. Okej, okay, okej, okay, bo oni powinni próbować przesunąć to. Nawet nieźle trafia ten żołnierz. Musimy się tu z nimi bawić. Ten będzie mnie próbował trafić. Dobra. Opuścili to. Mamy, mamy 300 punktów życia. To nie jest tak mało. Zapomniałem, że na poziomie łatwym mamy więcej też punktów życia. To jest trochę niedobre. W ogóle oni są jacyś upośledzeni, powiem wam, bo oni uciekają ode mnie. Ja sobie właściwie tu ich pykam bez żadnych problemów. No zobaczymy, zobaczymy. Liczę na to, że jakoś się rozwiną. Na razie będziemy grali tak typowo taką prostą tą piechotą. Na razie to naprawdę easy. Chociaż tutaj no, próbują, próbują, ale nic na razie to jest trudnego. No, pierwsza obrona, to się nie dziwmy. Jesteśmy tutaj bardzo dobrze. O, ale wiem, możemy to tutaj zaopatrzenie dać do tego. Już tu nie wiem, już dostali. Dobra, to to im zniszczymy, żeby... Mamy i tak punktów tyle, że dawaj, 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 podnoś się. Oho, już dostajemy. Dawaj, dawaj, leć się. No to stają, dostają powolutku. What are you doing? What are you doing? O kurde. Aha. No dobra, trochę ich przybyło. Zobaczymy, czy nas wykurzą. Ile ten moździerz... A, jeszcze ma, widzę tu na spokojnie dużo amunicji. Okej, okay, co tutaj się dzieje? No tutaj zaczynają powoli, powoli zdobywać pozycje. Tu na początku były, to było ciekawe, że oni wjechali nam w tych przeciwników, raczej w naszych, przeciwnicy w naszych. Też mamy tu sporo nawet tych ludzi. No, no nawet, dobra. Tak powiedziałem, że tak easy, easy, ale cisną. Widzę, że nie jest wcale tak prosto. Zrobimy fotę. No kurczę, naprawdę. Dobra. No, powoli zaczynają tu przechodzić. Ja na szczęście jestem zabezpieczony tutaj. Okej, ładnie, ładnie. Od razu jak gramy samą piechotą, to niestety gorzej komputer chodzi, ale no cóż. Nikt nie mówił, że będzie łatwo i prosto. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Weźmiemy sobie tutaj. No, już zaczynałem zdobywać. Dobra, czyli trzeba się jednak... Dobrze tutaj postawiłem. Gdzie mamy tą deszkę? A, tutaj jest. Okej. Okay. No, powiedzmy, że jest dobrze ustawiona. Ona się nam tutaj przyda na bank. Nie wiem, tu ludzi też mamy mnóstwo, więc na spokojnie weźmiemy sobie. Oni też w ogóle będą powinni mieć mniej tej piechoty. Zależy jak gra bot, bo czasem jest tak, że oni mają o wiele więcej jakiegoś typu jednostek. Albo armat, na przykład czołgów. Jakby teraz mieli tygrysa, no to by nie mieli na przykład w ogóle piechoty. A czasem jak postawią na piechotę, no to cóż, ale brakowało mi tego Schmeissera MP40 i tak dalej. Maschinengewera też. Razy jak tu prują, kurde. O kurde, nasi widzę, że strzelili. Dobra, no na razie niech bronią się. O, widzę, że amunicji zaczyna brakować. No dobrze, dobrze z jednej strony. Albo, aha, przyładowywali. Czy serio wam zaczyna brakować? Nie, no macie jeszcze, no spokojnie.
Na razie te wozy nawet nie spodziewałem się, że deszką by mogą rozwalić. Nie, deszka ma 12,7, także ta penetracja... Znaczy... no. Nie penetracja. Tylko wielkość tej amunicji, że tak powiem, jest spoko. No dobra, dobra. Starają się coś zrobić, naprawdę. No to ładnie, to taki żołnierz górski, ile ma życia? 600, kurczę, to... Aż za dużo, powiem wam. To ci najlepsi będą mieli po 700, po 800 prawie. No nic, przynajmniej będziemy mogli taką jednostką więcej zrobić. Niech na razie nawalają. Próbują się nam dorwać do skóry. Na razie żeśmy stracili, no... A, trzech, dobra. To nie tak źle. No dostając, te deszki tutaj robią robotę, kurczę. Już 22 ludzi zabili. Próbują. Masakra. Tutaj w tych wozach są. Dużo nawet tych wozów mają, naprawdę. Też widzę, że takie teraz mam punkciki tutaj na czerwono. No dobrze, dobrze, próbują troszeczkę to bardziej takie czytelne, żeby było. Okej, próbują też tam walnąć coś. No ale my sobie ładnie tu radzimy. Ten moździerz też, no już całą amunicję prawie zużył. Trzeba będzie te swoje kupić moździerze. Dobra, weźmy takiego tutaj. My możemy normalnie rajda takiego robić z tą pepeszą. Teraz zobaczymy, jak to tutaj. W tej fabryce widzę, że nikogo nie ma. O! No proszę. Motocykl jeszcze. BMW. Okej. O, tutaj widzę żołnierz piechoty morskiej. Kurczę, od razu się przyjemniej gra na tym. O kurde, tu widzę, że ich całkiem sporo. Wow, 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 wow. Dobra, próbowali coś tam naprawiać. Próbują, próbują. Nie, no dobra, nie jest ich wcale tutaj tak mało. Weźmiemy, spróbujemy ich tam tą pepeszą. Teraz mi amunicji zabraknie. Trochę jak w jakimś BF-ie albo Call of Duty. A ten, co się tutaj do mnie przykleił, to nie mam pojęcia. Ciekawe. Tam też widzę, no ale ładnie, ładnie. Na razie ten żołnierz, zobaczymy jak będzie bardzo doświadczony, jeśli nie zginie. Dawajcie, dawajcie, jedziemy. O kurde, nie ma amunicji. Dobra, wycofujemy się w takim razie nim. No bo ja już chyba nie mam... No nie mam żadnej broni. No ale ładnie, żeśmy 11 nabili. Chyba, że znajdę... jakąś broń. Tutaj Niemca, czy coś takiego. Dobra, dawać, dawać. O kurcze, cały oddział wziąłem. Teraz przez przypadek. Dobra, wracać się, panowie. Ten tutaj najbardziej doświadczony niech przybędzie do tego zaopatrzenia. No jeszcze nie jest koniec, powiem wam. Powinni coś tam mieć. Szkoda, że się nie trafiła mapka z tych nowych. Tylko mamy z tą starą mapę. Ale przynajmniej mamy teren przemysłowy, także... Nie jest źle, dobra, już to bierze, ładujesz. Aha, on już od razu ma przyładowane. No ładnie, ładnie. Właściwie jeszcze jakbyśmy... Właśnie, może w przyszłym odcinku pobawimy się z PTRD. Będziemy sobie chodzili, się skradali, porozwalamy ich. Się śmieje, bo kiedyś miałem taką akcję w DayZ. Gdzie kupiliśmy PTRD i to była jedna z najtańszych snajperek, a można było zabić na hita kolesia.
i żeśmy tym strzelali z rusznicy przeciwpancernej. Stare, dobre wspomnienia. Pozdrawiam kolegę, który ze mną wtopykał i pamięta te czasy. No i co z tą deszką? Kurczę, no na razie liczyłem na bardziej tutaj większy opór. Ja nie ukrywam, że też fajnie się tu ustawiłem. Dobra, bierzemy tego ziomeczka. Spróbujemy go ulepszyć. Tego Filipa Lebedewa. Zobaczymy, zobaczymy. On ma, aha, zwykłe granaty, ale to też powinno zdziałać. Dawaj, dawaj. Spróbujemy ich zeskoczyć właśnie, bo to jest ten plus, że jak mamy dużo żołnierzy, to oni nie mogą jednak wszędzie strzelać w każdym kierunku, nie? Gorzej, jak będą mieli już jakieś takie czołgi bardziej, że tak powiem, z większą ilością, albo na górze będą mieli machine gunnera, dobra. Bierzemy sobie granacika, o. Uwaga. Ja się tutaj ukryję. O kurde, jak to jest, że mnie tutaj ziomeczek... O! Dobra, mamy go! Chodź tu, Fabie. Dobra, mamy cię. Dobra, rozwaleni są chyba. Ta, to jest pusty samochód na mapce. Powinien popatrzeć na początek, a nie... Chodź tu. Dobra, jedziemy z nimi. Okej. Wydaje mi się, że spoczko, jak tak chodzę z pierwszej osoby, jest to o wiele bardziej ciekawe niż tak z góry miałbym. Tak to jedziemy z nimi. Dobrze też strzelają, kurczę, naprawdę. Wow, tutaj niestety pobagowane to jest niesamowicie. Powiem wam, że zaskakuje mi ilość bugów jeszcze w tej gierce. Bo robią różne aktualizacje, ale pewnych rzeczy nie poprawili od początku. Jeszcze odbijemy ten punkt. Kurczę, tu nie ma nikogo. Aj, tu jest ten machine giver. No gdzie wy, kurczę? Oni są naprawdę upośledzeni na tym poziomie. Dobra, mamy to. Nie, naprawdę easy. Zobaczymy w ogóle, na jakim poziomie będzie ten ziomek. Zapomniałem, do którego, chyba do 8 poziomu można maksymalnie coś takiego. Uleczymy się też. No dobra. Punktów mamy też dużo. Myślę, że możemy spokojnie wysłać ludzi do tego, aby sobie wsiedli, bo później sobie sprzedamy to. Proszę, Rosjanie będą mieli BMW nawet. Weźmiemy sobie tutaj też ziomeczka. No, obsadzimy. Tutaj co, oni też to opuścili? Kurczę, ile nam tu zostawili? O, dobra, widzę, że ziomeczek jakiś tam... No ale my tą pepeszą tu ich naprawdę jedziemy ostro. Dobra, weźmiemy tutaj też kogoś. Tutaj jest, widzę, że już po ptokach, że tak powiem. Dobra, wsiadają sobie. No mówię, pojazdów nie będziemy korzystali z nich tutaj podczas pola walki. Tak jak tam chyba w poprzednim odcinku mówiłem. Okej. Tutaj co tu mamy? A, no w sumie też możemy wsiąść. No dobra. Spoczko. Tutaj możemy sobie jeszcze też zobaczyć MG34. No i cóż, zostało 200 punktów. Ja po prostu, żeby nie przedłużać tego, sobie przyspieszę. No i zobaczymy się na podsumowaniu. No dobra, udało nam się, wygraliśmy.
No i muszę przyznać, że naprawdę gładko poszło, ponieważ tylko trzech w sumie straciliśmy ludzi. Zaraz sobie zobaczymy, co tam możemy sprzedać, ponieważ trochę tych maszyn żeśmy zdobyli. Ciekawy jestem, co tam w następnym ataku. Lubię te początki kampanii, ponieważ jeszcze to wszystko jest takie nieprzewidywalne i nie wiadomo, co tam ci przeciwnicy będą mieli. No proszę, premia za czynnik ryzyka też żeśmy dostali. No i tych punktów dostajemy naprawdę od groma, aż wręcz będziemy ich mieli za dużo w przyszłości. No i widzę, że całkiem spoko mapy, jakieś inne. Będziemy mogli wreszcie się pobawić. O, i tu mamy naprawdę tego dużo. Okej. Okay. Myślę, że sobie może weźmiemy lotnisko Kimi Zima. Zobaczymy. No i tych pojazdów mamy trochę. Naprawdę, mógłbym salon otworzyć. Nawet BMW mamy tutaj takie fajne. Ale nie będę używał motocykli, chociażby było ciekawie. Zobaczymy, ale raczej nie. Także... na pewno sobie rozpocznę kolejny tutaj, zapomniałem jak to się nazywa, etap wezwań, o, dokładnie, żebyśmy mieli jeszcze więcej piechoty. No i skoro nam idzie tak łatwiej, to może pobawimy się też oddziałem batalionu karnego i ich może bardziej trochę będę wysyłał na przysłowiową pałę, tak jak to było w Związku Radzieckim, w Stalingradzie na przykład, no bo te ich taktyki to były naprawdę masakra. No i co? Jeśli się podobało, możesz stawić od tego lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.